No cześć i czołem. Mylą mi się już te dni, to jest dzień piąty. Wczoraj było pierwsze spotkanie. Tak, dzisiaj poranek dnia następnego. A ja chyba zapomniałam wam powiedzieć, że wczoraj czekały na mnie w pokoju fantastyczne upominki. Nie, chyba powiedziałam. Tak, dzień piąty, kolejny poranek w Los Angeles. I ja teraz szybciutko na zbliżeniu pokażę wam, co tu właściwie wczoraj od NYX-a dostałam. Nie tylko od NYX-a, bo również od sponsorów. A prezenty są naprawdę, naprawdę fantastyczne. Grip ukradł mi sprzęt. No. Ten dzień zaczęliśmy od sesji zdjęciowej, takiej bardzo na luzie. Scenarium była nasza hotelowa restauracja i jej okolice. Kiedy już wszyscy z naszej licznej grupy mieli zrobione fotki, zaprowadzono nas, spójrzcie, do naprawdę bardzo tajnych pomieszczeń, w których to odbywała się impreza, na której między innymi pokazano nam najnowsze nowości. Najpierw Erika opowiedziała nam nieco o tym, co między innymi prezentują tutaj modele, czyli o nowościach, które wejdą już niedługo, a które zaraz po pokazie mogliśmy sobie podotykać, posprawdzać, potestować. Dowiedzieliśmy się również ciekawych rzeczy, na przykład o tym, jak wygląda proces wymyślania nowych produktów, nowych serii, wprowadzania ich na rynek itd. Jak widzicie, wszyscy tłumnie ustawiali się do tego, żeby przetestować te produkty i choć na chwilkę dostać je w swoje łapki. A było to bardzo ciekawe, bo na większość z tych produktów będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, a niektóre z nich, tak jak ten eyeliner, który teraz widzicie, w ogóle nawet jeszcze nie ma swojego oficjalnego opakowania, swojej nazwy, więc byliśmy naprawdę jednymi z pierwszych, którzy mogli to podotykać. A następny punkt programu to wizyta w Cinema Makeup School i warsztaty z winyl. Zdecydowanie niesamowite miejsce, które z pewnością każdy makijażysta czy charakteryzator chciałby i powinien chociaż raz odwiedzić. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy nie tylko właśnie pozwiedzać i obejrzeć wszystko, co się tam dzieje i co się tam znajduje, ale także no, zobaczyć mistrzynię w akcji. To naprawdę ogromne wyróżnienia. Warsztaty z winyl zaplanowane były na 2 godziny i początkowo pomyślałam, że to jest bardzo mało. Myślałam, że ma nam po prostu poopowiadać trochę o tym zawodzie, o jakichś takich trikach swoich i tak dalej. I chociaż sama przyznała, że te 2 godziny to faktycznie jest dosyć mało na zrobienie pełnego makijażu, pełnej postaci, to jednak znalazła na to sposób, zrobiła fantastyczną postać kosmitki z prostetycznym czołem, uszami, zdążyła ją jeszcze pomalować, nałożyć perukę, no i wyglądało to rewelacyjnie, a my mogliśmy naprawdę sporo podpatrzeć. Ten dzień był bardzo intensywny, więc teraz szybciutko do dnia następnego. Co się teraz dzieje? No teraz się dzieje to, że jedziemy na sesję zdjęciową. Proszę bardzo. Jesteśmy w takiej grupce. Jedziemy się sesić. Natomiast ja jeszcze nie jestem w pełni gotowa, ale mamy mieć na miejscu godzinę, więc chyba dam radę. Przyjechał po nas NYX-owy bus i zawozi nas na miejsce, czyli do słynnego studia Milk Studios, gdzie odbywać się będzie właśnie sesja zdjęciowa, każdy z nas będzie miał chwilę dla siebie. Poprzednia grupa już skończyła, wracają do hotelu i my mamy jeszcze chwilę na przygotowania. Ze względu na czas, którego nie mieliśmy tak dużo jak przy przygotowaniach do naszych filmów, wielu z nas uprościło nieco swoje charakteryzacje. Ja również. Efekt nadal uważam, że był bardzo fajny. Sesja była świetna, energetyczna, no nic dodać, nic ująć. Po sesji, powrocie do hotelu, no i oczywiście zmyciu tego wszystkiego z siebie i krótkim, ale zasłużonym odpoczynku, no nie zostało nam już wiele dnia, właściwie tylko wieczór i pojechałyśmy do obserwatorium Griffith, skąd między innymi widać napis Hollywood, no i oczywiście całą panoramę miasta. Samo obserwatorium też jest bardzo ciekawe, no i spać, bo jutro wielki dzień. Dzień oznacza Przede wszystkim ostatni dzień w Hollywood i wieczorem wielką imprezę dla wszystkich zwycięzców, na której zostanie ogłoszony zwycięzca globalny. Ale póki co miałyśmy mniej więcej pół dnia na to, żeby zrobić małe zakupy i tak po prostu chillowo sobie pochodzić po mieście. Wybrałyśmy do tego West Hollywood i uważam, że był to świetny wybór. Bardzo przyjemny klimat, przede wszystkim dużo ciekawych sklepów, w których nie ma się co oszukiwać. Głównie oglądałyśmy witryny, ale na nasze usprawiedliwienie były niektóre bardzo ciekawe. A tutaj na przykład ciekawe miejsce, żłobek dla psów. Kocham was wszystkie! Kocham was wszystkie! Przypominam też, że był to czas tuż przed Halloween, więc oczywiście ozdoby halloweenowe na każdym domu i w prawie każdej witrynie. Stoimy teraz w kolejce, słuchajcie, po to, żeby zrobić sobie zdjęcie na różowej ścianie. Haha, tak, to prawda. A teraz nie ma wyjścia, czas wracać do hotelu i przygotowywać się do imprezy. Ja tutaj nagrałam wam początek swoich przygotowań, ale byłam dosyć zabiegana, parę rzeczy robiłam w międzyczasie, więc no nie udało mi się nagrać całego. Zostawiłam sobie sporo czasu na tę poprzednią część dnia, bo chciałam z tego LA wycisnąć jak najwięcej, więc no przygotowania były takie dosyć szybkie, bym powiedziała, ale zrobiłam wszystko, co zrobić miałam, więc wystarczyło. Ta wersja królika była znów zupełnie inna, taka delikatniejsza, bardziej cute i troszkę sexy. Bardzo się cieszę, że nie musieliśmy odtwarzać swoich makijaży konkursowych, bo nie czułabym się pewnie dobrze, gdybym miała to wszystko na siebie przyklejone, a tak bawiłam się naprawdę świetnie i czułam się swobodnie. Autobusy na nas czekają, zaraz pokazuję. Nie widać autobusów, zaraz. O, już widać, tu widać i tu widać i moje uszy widać. Jakie tu piękne stworzenia! Motyw przewodni imprezy był taki jak temat zadania finałowego, czyli Wonderland After Dark. I jak należało się spodziewać, warstwa wizualna oczywiście powalała, była obłędna. Zarówno kostiumy ludzi, jak i wystrój całej imprezy, no zresztą po prostu spójrzcie. Impreza zaczęła się myślę przed 19, bo około 18 mieliśmy spotkanie pod hotelem, no zanim się zebraliśmy i to wszystko się rozkręciło i dojechaliśmy, to chwilka minęła. Zakończyła się natomiast równo o północy, mówię i podkreślam to równo, ponieważ nagle zapaliły się światła, no i to był znak, że jest koniec imprezy. Niektórzy z nas chcieli się jednak jeszcze chwilę pobawić, pobyć ze sobą, więc zwyciężczyni zaprosiła nas do swojego pokoju hotelowego na afterparty. No właśnie, a kto jest zwyciężczynią dowiecie się za chwilkę, chociaż i tak już większość z was, którzy obserwują mnie na Instagramie i obserwowali w tamtym czasie, wszystko już wiedzą, no a wy już wszyscy wiecie, że to nie ja. Ale kto nią jest za chwilkę, zobaczycie. A zwycięzcę ogłasza oczywiście Vinny, która była jedyną członkinią jury, więc jest za wszystko odpowiedzialna. Patrzę sobie ostatni raz z mojego pokoju hotelowego na znak Hollywood, na widok może nie całego, ale tak połowy Los Angeles i myślę sobie, że to był dobry tydzień. To była niezła przygoda, powiem wam. No myślę, że powiedzieć przygoda życia to naprawdę nie jest na wyrost w tym przypadku. Niesamowite dni, niesamowite sytuacje się działy, niesamowitych ludzi poznałam. Jestem również bardzo zadowolona, że wracam do mojej rodziny naprawdę naładowana pozytywną energią. Oby więcej takich przygód. Oby tylko więcej. To jest dla mnie smutna chwila, ale muszę zostawić w hotelu moje uszy. Bo nie mam po prostu możliwości już spakowania walizy. Mam tak wypełnione, tak dociśnięte i dopchane, że już nie chcę po prostu ich wciskać, bo i tak byłyby zgniecione i do bani, więc... Papa, Los Angeles.